Komunikat policji przed wszystkimi świętymi. Ostrzeżenie dotyczy Grzegorza Borysa. Policja zwróciła się do osób, które wybierają się na cmentarze, aby stosowały się do jej apeli oraz alertów RCB. Rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku komisarz Karina Kamińska ostrzegła, by w związku z trwającymi poszukiwaniami Grzegorza Borysa, nie skracać drogi dojścia w rejon cmentarzy przez tereny leśne. Grzegorz Borys jest podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna Olka. Mężczyzna jest poszukiwany już 11 dzień, obecnie poszukiwania koncentrują się w rejonie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zwracamy się z prośbą w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo o nieskracanie sobie drogi dojścia w rejon nekropolii przez tereny leśne okalające trójmiejskie cmentarze. Prosimy o korzystanie z głównych dróg do nich prowadzących, zaapelowała w poniedziałek w mediach społecznościowych oficer prasowa pomorskiej policji komisarz Karina Kamińska. Grzegorz Borys poszukiwany. Apel policji na wszystkich świętych. Podkreśliła również, by osoby, które wybierają się w najbliższych dniach w rejon nekropolii, stosowały się do alertów RCB oraz apeli policjantów. W rejonie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego znajduje się kilka nekropolii, to m.in. cmentarz Witomiński w Gdyni, cmentarz parafii św. Mikołaja w Gdyni, cmentarz komunalny w Sopocie czy cmentarz Srebrzysko w Gdańsku. Komisarz Kamińska zapewniła, że kontynuowana jest szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza Grzegorza Borysa, w którą zaangażowane są wszelkie dostępne siły i środki w celu zlokalizowania poszukiwanego mężczyzny. Czerwona nota Interpolu za Grzegorzem Borysem. W poniedziałek na stronie internetowej Interpolu pojawiła się czerwona nota za Grzegorzem Borysem. Oznacza ona najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. Tego dnia osoby przebywające na terenie Trójmiasta i okolic otrzymały kolejny alert RCB. Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 44-letni Grzegorz Borys jest podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna. Do zbrodni doszło w piątek, 20 października w bloku przy ulicy Górniczej w Gdyni-Fikakowie.